Witam Państwa. Dziś postanowiliśmy porozmawiać z burmistrzem Wojnicza, panem Jackiem Kurkiem. O wszystkim, tylko nie o stricte likwidacji szkół. Panie burmistrzu, dziś mamy 13 grudnia. 13 grudnia 30 lat temu. No panie redaktor, 13 grudnia 30 lat temu. Ja po okresie studiów byłem na Szkole Oficerów Rezerwy. Po odbyciu półrocznego szkolenia w Szkole Oficerów Rezerwy w Pile pełniłem służbę w jednostce w Tarnowie. Nie ukrywam, że z 12 na 13 na ulicy Mickiewicza, na tak zwanych, wtedy mówiło się, na górnych koszarach, pełniłem całą noc służbę. Przyjechałem około godziny 23 do domu w Wojniczu i rano w niedzielę żona mnie budzi i mówi: słuchaj, jest podobno jakiś ogłoszony stan wojenny. No ja nie spieszyłem się, powiedzmy, z wyjazdem ponownym do jednostki. Po około godziny 10 przyjechał ode mnie pod dom samochód z jednostki i, jak to mówią, zwinął mnie, to znaczy zostałem skoszarowany, wzięty, powiedzmy, do jednostki tutaj tarnowskiej, ponieważ wtedy pełniłem funkcję szefa kancelarii technicznej, gdzie wypisywaliśmy wszystkie dokumenty, rozkazy wyjazdu na wszystkie jednostki samochodowe, na wszystkie samochody, w związku z czym no, zaraz zaczęła się praca, bo wiadomo, wszystkie samochody, wszystkie patrole, które poruszały się po terenie Tarnowa, powiedzmy, musiały mieć wypisane te dokumenty, także wtedy zostałem skoszarowany, nie było możliwości wyjazdu do domu, tylko przez okres gdzieś około 3 tygodni nie mieliśmy możliwości wyjazdu i poruszania się poza jednostką. Pamięta to pan, jak to było dziś. Panie burmistrzu, mija rok, jak pan jest burmistrzem. Jak pan ocenia ten rok na stanowisku? Pana sukcesy, pana porażki? To znaczy, zgadza się, 15 grudnia ubiegłego roku było moje zaprzysiężenie. Czas bardzo szybko leci, ani człowiek się nie zastanowił, kiedy ten czas jednego roku przeleciał. Mówiąc o sukcesach, mówiąc o porażkach, powiem tak, największy może mój sukces, który ja uważam za sukces, to to, że zostałem w jakiś sposób zaakceptowany przez społeczeństwo. Sukcesem bym nazwał to, że w moim odczuciu potrafię z tym społeczeństwem rozmawiać i znajdujemy wspólny język. Mówiąc o porażkach, no na pewno nie wszystko udało się zrobić to, co by człowiek chciał, więc różne wpadki w tym okresie były, ale ja wiem, czy to nazwać od razu porażką. Może powiedzmy, pewne decyzje były mniej czy bardziej udane, ale o porażkach może bym tutaj, a nie nazywałbym tego aż porażka. Po Wojniczu krążą plotki. Jak zwykle. Prośba o zdementowanie albo potwierdzenie. I tak. Zarząd komisaryczny w gminie w najbliższych miesiącach. Ja myślę, że do tego nie dojdzie, że dalej tutaj na tym fotelu będę siedział ja, nie będzie komisarza. Myślę, że po prostu, pomimo, że najprawdopodobniej te dopuszczalne wskaźniki zadłużenia zostaną przekroczone, ale to jeszcze nie będzie decyzja, że po prostu tutaj będzie zasiądzie na moim fotelu komisarz. Uspokajam społeczeństwo, myślę, że tak będzie. Następna plotka, burmistrz komisarzem. To znaczy, no drodzy Państwo, no burmistrz komisarzem, no tak, od początku, co niektórzy przekornie mówią, kiedy ktoś pyta, czy to prawda, że będzie komisarz w gminie, co niektórzy się śmieją, że ten komisarz już siedzi, no od 15 grudnia. Powiem, że od początku swojej kadencji pewne takie dosyć ostre czy rygorystyczne decyzje są podejmowane i co niektórzy z przekorą mówią, że jak gdyby wypełnię rolę czy funkcję komisarza. Kasy wystarczy do połowy roku, w sensie wypłat? No myślę, że tak nie może być. Tej kasy musi wystarczyć
na całe 12 miesięcy i owszem, mieliśmy problemy z wypłatą ostatnich poborów dla nauczycieli. Te pieniążki zostały wypłacone bez dodatków, ale zostały wypłacone. Zakładam, że również za miesiąc grudzień pobory dla pracowników obsługi oświaty oraz dla pracowników urzędu będą wypłacone. I myślę, że również w przyszłym roku podobna sytuacja będzie. Na pewno nie jest łatwo. Mamy problemy z ciągłością, z płynnością finansową, ale uważam, że tutaj pobory powinny być wypłacone. Zdaję sobie sprawę, że ludzie po to pracują, żeby powiedzmy te pobory mieć i z tych poborów utrzymują swoje rodziny. A te dodatki będą wypłacane, czy one już w niebyt poszły? Nie. Dodatki, mówię o dodatkach dla pracowników oświaty, one muszą być wypłacone i mówiąc o wypłacie tak zwanego wyrównania, ja niejednokrotnie podnosiłem, że w ubiegłym roku, w miesiącu w styczniu wypłaciliśmy kwotę około 750 tysięcy. Szacunkowo powiem, że w tym roku będzie to kwota porównywalna, ale te dodatki muszą być oświacie wypłacone do końca miesiąca stycznia. Dodatki, które wyrównują wypłatę do poziomu średniej wypłaty, którą mają zagwarantowaną. Następna plotka. Nepotyzm w Urzędzie Miasta. Ja myślę, że to jest tylko plotka. Bez komentarza. Czy będzie rozliczenie poprzedniej władzy ze stanu obecnego? No, panie redaktor, nie mnie rozliczać moich poprzedników. Powiem, ja podczas całej kampanii wyborczej no, byłem daleki od krytykowania. Powiem tak, zarzucano mi, że 16 lat byłem radnym, że o pewnych rzeczach wiedziałem i tak dalej. Dzisiaj powiem tak, ja w tej chwili jako burmistrz no, ponoszę za te może swoje niedopatrzenia jako radnego w tej kadencji, 16-letniej kadencji, no ponoszę największe konsekwencje, bo podjąłem się ogromnego wyzwania i myślę, że wszystko zrobię, żeby powiedzmy oddłużyć gminę i żeby gmina stanęła powiedzmy na nogach. Pytanie jednego z czytelników portalu. Czy w Wojniczu planowane są tereny pod zabudowę wielorodzinną? To znaczy, jest inwestor, który wystąpił do studium, do planu zagospodarowania przestrzennego o wyznaczenie terenów pod zabudowę jednorodzinną, pod osiedle i takowe tereny są przewidziane. W marcu tego roku powołano zespół do spraw rewitalizacji. Czy po prawie roku ten zespół może się pochwalić swoimi dokonaniami? Co zrobił? To znaczy zespół został powołany, został opracowany program rewitalizacji i jak gdyby tym dziełem, który miał wykonać ten zespół, to jest właśnie ten program, to jest plan rewitalizacji terenów Wojnicza, a teraz pozostaje nam sukcesywnie ten program rewitalizacji realizować, ale to jest temat na kolejne kilka lat, bo trudno mówić przy dzisiejszym zadłużeniu, żebyśmy realizowali zapiski tego programu. Panie burmistrzu, znajduje pan czas na swoje hobby, na myślistwo, na grę w orkiestrze? To znaczy, myślę, że tak, bo powiem tak, z myśliwstwem jest troszkę gorzej, bo od czasu do czasu spotykam się z kolegami, nie dalej jak w ubiegłą niedzielę było polowanie po sąsiedzku, bo na terenach Rudki, w lesie w Rudce, więc odwiedziłem kolegów na zasadzie, że kiedy powiedzmy robili sobie przerwę podczas polowania, to podjechałem do nich, porozmawiałem, co niektórzy się śmiali, że powinienem uiścić wpisowe, bo dawno nie byłem, ostatni raz byłem na polowaniu hubertowskim. Myślę, że kolejne polowanie to tradycyjne polowanie wigilijne, w którym zapewne wezmę udział. Od kilkudziesięciu lat powiem, zawsze przygotowywałem dla kolegów śledzia wigilijnego. Podejrzewam, że w tym roku będzie to niemożliwe z uwagi na brak czasu, więc któryś z kolegów mnie będzie musiał wyręczyć, ale dalej po prostu w miarę możliwości poluję. Co do orkiestry, staram się być na próbach i co wtorek próby się odbywają. Różnie to bywa, bo nie zawsze jest czas,
ale uważam, że takim moim koleżeńskim obowiązkiem jest, żeby na te próby chodzić i staram się chodzić. Staram się z tego obowiązku wywiązywać. Był pan w tym roku na wakacjach? Tak, to znaczy po okresie tej kampanii wyborczej, kiedy nie ukrywam, dla mnie to już było męczące troszkę, wybraliśmy się z żoną na 2 tygodnie do Hiszpanii ze znajomymi. Powiem, że to był mojej 30-letniej karierze zawodowej. Był to pierwszy 2-tygodniowy urlop, nie ukrywam. No nigdy na coś takiego sobie nie pozwoliłem ze względu na różne obowiązki i służbowej rodziny. A gdzie zarobić na wakacje? No jeszcze takich planów nie mam, zobaczymy, bo nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy za bardzo sobie nie wyobrażam, jak to mówią, urwać z urzędu na 2 tygodnie. Będzie to ciężko. Panie burmistrzu, miałam przyjemność robienia wywiadu z paną żoną. Wspiera pana absolutnie w każdych działaniach. Fantastyczna żona, kumpel żona, przyjaciel żona. A pan żonę wspiera? Jej klub aktywnych kobiet? Pani redaktor, no przez 30 lat. Przez 30 lat wspieram. Przez 30 lat. Jesteśmy małżeństwem, powiem, no trudno nie wspierać czegoś, co według mnie jest pozytywne. Ten klub aktywnych pań jest potrzebny. Dla przekory śmieję się z żony, że to jest takie koło gospodyń wiejskich. Ale uważam, że ten klub jest potrzebny. Panie się spotykają. W tej chwili to, co wiem, to są na etapie zakładania stowarzyszenia. Myślę, że dobrze, no ludzie powinni się spotykać. Czyli nowy rok przywita pan na balu Klubu Aktywnych Kobiet, a nie na rynku Wojniczu? To znaczy, powiem tak, nic mi nie jest wiadomym, żeby aktywne panie organizowały jakiś bal sylwestrowy. Chyba, że żona coś tam kryje przede mną i nie chce się przyznać, ale ja raczej mało prawdopodobne. Powiem tak, że trudno mi jest w tej chwili jednoznacznie powiedzieć. Na pewno nie na balu, bo raczej na bal się nie wybiorę. Z tymi balami u nas w rodzinie jest sytuacja dosyć ciężka. Zawsze końcówka roku, obowiązki również w aptece, bo inwentaryzacje i tak dalej. Ale najprawdopodobniej wzorem roku ubiegłego, nowy rok wspólnie z mieszkańcami Wojnicza, najprawdopodobniej powitam na rynku wojewódzkim. Dziękuję panie burmistrzu. Życzę spełnienia marzeń, zrealizowania swoich zamierzeń jako burmistrz. Są to życzenia od nas, zespołu redakcyjnego i wszystkich czytelników i ludzi, którzy popierają portal Nasz Wojnicz. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.